Dobry wieczór. Witam w ten wieczór deszczowy, ponury i senny. I grubo, siemaneczko. Witam bardzo serdecznie przy niedzieli. Troszkę mi się spóźnił. Agnieszko. Żyleta stoi, gurba. Hayabusa, je. Bojdziur, Krzysztof, Melon, siemaneczko. Bladzio, pozdrawiam, siemanko. Bartek, Puch, siemaneczko. Esgo Fuzi, Jamter W, Seba, FH, 16. Endo HB, siemaneczko. Almost Famous. Niedziela, nic, co? Gurba, o, trzeba się napić. Boję się, że mi się... O, nie zgadniecie, co dzisiaj majster ma. Jakie piwo. Nie pada, co tak późno? Nie, to właśnie pada. Kurwa mać. Ale dobrze, bo troszkę podleję. Bo już się sucho strasznie zrobiło. Ja na plaży między sobą oglądam live'a. Tam nie pada? Skwaros, zielonko, tam nie pada u ciebie? Cała Polska chyba jest w deszczu, czy nie? U mnie nie leje, proszę bardzo. Dyskiem grzybiec. Ja kurwa, gdzieś pan zga. Ja buza jeszcze nie dotarta je. Nie, ja mam 340 km zrobione. Mało jeździe. Majster, zabalony jesteś? Nie, tam pierdolisz, pa. Amera na... Pablo, 5 złotych. Majster, pytam drugi raz, ile można czekać? Kiedy ACO? Uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych. O, nie wiem kiedy, ale już jest bliżej niż dalej. Boże, naprawdę jest ciężko mi kurwa powiedzieć. Ja codziennie mam plany nagrywać, a tak nagrywam właśnie. Bardzo dziękuję za to, daj ta pozdrowionka. Ale będzie, bo już ja kurwa tęsknię. Tęsknię za Staśkiem. Radom leje, toru nie pada. Ja bym wryj dostał, kurwa. Coś mu zrobił. Ja pierdolę. Kurwa mać, ale żeś pan zajebał. Kuba, 300 złotych. Aś pan zajebał. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach na dobry początek live. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, Kuba. Oblana zimnym potem. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, oblana zimnym potem. Kuba, bardzo dziękuję, tak, że go najda pozdrowionka. Holy shit, aś pan zajebał. Kobum, kurwało. Twój brat, 6 złotych. Wie pan, że Nikodem lubi w czoko. Twój brat, pozdrawiam. No majster, tu pierwszy dzisiaj. Tak bym trzymał, właśnie jeszcze kończył parę razy, troszkę próbowałem. Piszczałem kółeczkiem, ale nie dymiłem. I zdrowie stukające się kufle piwa, kufel piwa i kiedy serii z Ustasia Ako eksplodująca głowa. Rafał, 3100 pozdrawiam, bardzo dziękuję za donate'a. Będzie, już mam plany nagrywać w tym tygodniu. Co będzie, tak mam plan. Bo już kurwa, to nie ma co dłubać, a jeszcze mam parę projektów do budowy, więc teraz już chyba w tym tygodniu nagram, Staśka. Jacob, bardzo dziękuję, pozdrawiam Urbana, któremu ryby nie biorą. Kurwa, nie dobrze, deszcz pada u nas. U nas to wybrały. Kabum! Do Urbana! Czemu ryby wypuścić? Chyba już nie będą brał. Majster jest jak młode wilki, co? Kowalski zatarte. Nie, wydaje mi się, że nic się nie dzieje. Jedynie co tam łańcuch trochę naciągłem, bo się trochę poluzował. I coś mi dzwonił, jakaś śrubka się odkręciła. Chyba, że to pierścienie, kurwa. Nie, jakieś tak od wibracji jakaś śrubka się odkręciła, chuje. Przy półniku czy co? No kurwa, dupiemy, no ta. Martin Trugaj, pozdrawiam. Co dalej, za 65? No, będę podłączał teraz laptopa pod nią, będę chciał tam podłubać, pokasować trochę. Poresetować te wszystkie różne pierdoły. Może będzie chodzić. Znaczy powinna chodzić, chuj, o co chodzi. A dzisiaj znów też do pierdala, ta maski nie ma i to wszystko w te kable. Zwarcie robi w tych kablach. Salut majster, sorry do mojej stajni, podjedzie CBR, uśmiechnięta buźka z sercami, zdrowie majster. Martin, zobacz, pozdrawiam. O, to byś pan jeździ. Rafał, rozwali, właśnie rozwali. 100, 5 złotych. A jutro po te 300 złotych przyjedzie, żebyś mu oddał tarza się ze śmiechu, twarz dał za radości. Dawid, to nie, to tak nie działa. Nie, to już naprawdę ktoś musi popłynąć, to wtedy... No wtedy nieraz się zdarzają takie sytuacje. Panewka stuka, nie, motorek, dobrze, chodź, dobrze jest. Ja myślę, że już nawet pewnie można dopytać, już nie patrzę, kurwa, gaz do dechy, chuj tam. Wiecie, no tutaj gaz do dechy można dać, tak? I się nic nie stanie. Tutaj dajesz gaz do dechy, to tak, i przeciągasz po biegach, to tak jakbyś ścigaczem, kurwa, nie wiem, nie ścigasz. To tak jakbyś... Nie wiem, do czego to porównać. Bo poziomny motorek to na jedynce do 100 wyjdziesz, kurwa. A tutaj dopiero na szóstce, to ile trzeba przełaczać biegów, żeby się rozpędzić. Dobry wieczór, majster, uśmiechnięta twarz, daj 100 lat dla mojego narzeczonego Grześka, który ma dzisiaj urodziny, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Pozdrawiam, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Renia, 100 lat dla twojego narzeczonego Grześka, który ma dzisiaj urodziny. Proszę bardzo, opuszczamy. Hops. Danio, 268, pozdrawiam, Szegunat, nasz fajtarię lata. O kurwa. Aś pan zajebał. Kurwa. To przypierdolę. Ja pierdolę, co pan robisz, kurwa? Na rachunku mój kanał, kurwa mać! Chyba 300 złotych. Teraz 600 złotych, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami do zwrotu, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, obrana zimnym potem, nie no na rozwój kanału, szeroko uśmiechnięta twarz z otwartymi oczami. Kurwa, nie pij pan więcej. Nie, za duże przelady pan robisz. Kurde, bardzo dziękuję, chłopak, że to nie pozdrawiam. Oh, Ameliniowy, 5 złotych. Majster, piosenkę ci napisałem youtube.be. Mam nadzieję, że nie będziesz zły za miniaturę. Pozdro. Mam nadzieję, że nie będziesz zły za miniaturę. Ameliniowy, bardzo dziękuję za donate, pozdrawiam. Ja tam nie chujam, jakimś śleż. Ojej, to sobie. Nie wiem, co to rzecz niemożliwa. Fa, fa w ręku, to bywa. Z
lepszego, mogę zrobić coś fajnego, jak druk pod ręką mam. Co? Na ulicy, a u mnie fuch, zaraz to pod ręką idzie ruch. U mnie luks i hop sasa, wszystko co majster chciał to ma. Hej majster, czy nie cuda? Każda praca piękna, trudna. Z niczego zrobić coś, gdzie ręce jego tam moc. Byle tylko miał narzędzia, nie ma mowy, by miał lęka. Praca idzie w ruch i nikt nie zliczy jego próg. Hej majster, czy nie cuda? Każda... Kurwa mać. A ja co, to chyba jakoś robot to tworzy, tak? Panie, to pan że śpiewał takim głosem, niemożliwe. Kurwa mać, to chyba jakoś te roboty, te AI kurwa czy coś tam robi coś takiego, bo to niemożliwe, jak? Całkiem spoko, dodam się do gruza. Kurwa mać. Łukasz, ciała se panie Stasiu, jutro przyjadę do pracy. Kurwa. Łukasz, 100 zł. Bardzo dziękuję, siema, za Johnny'a. Jutro przyjdę do pracy, pozdrawiam, zdrówko. Kurwa byś świątał. Barsz tam byś świątać. Bardzo dziękuję za tak, Johnny'a, pozdrawiam, Łukaszu. Zresztą Grybel, pozdrawiamka. Sztuczna inteligencja tak, taką pioseneczkę śpiewa? Ja to nie wiem, gdzie wy to kurwa takie rzeczy robicie? Gdzie to można w ogóle się pytać tam jakieś sztucznej inteligencji różne głupoty? Jakbyś tak każdy pytał, to przez ten komputer by kurwa się zawiesił. Gdzie ty zbudujesz ciągnik? Nie, ciągnika nie będzie robić. Masę ma specjalistyczne maszyny do zbudowania. Ciągnik za prosty. Ja zbudowę obrowca. Specjalnie to robię. A nie. Myślałem, że to jakiś... Wpisujesz tekst i śpiewa? Kurwa. Ile majster masz lat? O Jezu, ja to stary chuj jestem już. Niedługo do piachu trzeba iść. Nie, ja jestem stary. Nawet już nie wiem, kurwa, ile mam. Nawet nie wiem, w zeszłym roku ile miałem. O mój Boże. Teraz to już 45 będę miał. RYK94, 5 zł. Na mojego brata kurwa. Na jednocie pracy i założenie ze mną firmy twarz za łzami radości. Patryk 94 pozdrawiam, tego brata. O, a jak nie wypali? Kamil, pozdrawiam. Zapisałeś grę, czy znowu 50 km? BrickX, ale przeszliśmy to. Giereczkę przeszliśmy. Tam nie można było. 45 lat ma, z tego 30 lat pije. A w której BMC cię pochowają? B 39. Byli, pozdrawiam siemanko. No żeś muszę pić. Alkoholik, no kurwa alkoholik. Sprawdź maila, mema ci zrobili o twojej remoncie BMW. Sainwart, siemanko. Co to kurwa za muzyka jest? Sekunda, chcę zobaczyć tego. No tak, dobra, patrzcie. To pulpit. Remont silnika BMW nie jest stresujący, Sebastian, na 20. A potem siwy, kurwa, lew. O mój Boże. No tak. Zielone Kawasaki, Majsterman, no tak. Jak to chodzi, panie? Stal garaż, haha, widziałem. Kto dziś grasz? No właśnie nie wiem, myśmy przeszli tą grę, szkoda. Za łatwo poszło w tej grze. Chyba, że próbujemy pobić rekord, żeby być kurwa pierwszym. Nie, pierwszym to nie będę, bo się rozpierdolę, ale... KONR ADK i E36. Konradki E36! Siema Majster, teraz weekend od 13 do 14 w Bielsku Białej jest impreza motoshow. Największa impreza motoryzacyjna na Podbeskidziu, uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych. Zobacz sobie na wydarzenie. Będziemy tam gruzem upalać. Mamy dla ciebie bilety, wpadaj. 13-14. Kurwa, musiał zobaczyć. Ej, trzeba było maila mi puścić, żebym... Mateusz, gdzie to jest? 50 zł. Zobacz, może mi... Siema Majster, twoje zdrowie jesteś najlepszy, powiedz głosem głosy. Łukasz, chodź napijemy się, bo jak to bułę wyjebie kufel piwa. Kurwa, Łukasz, chodź się napijem, kurwa, bo jak nie, to zaraz bułę wyjebę. Kurwa, bardzo dziękuję za Monika, Mateuszu, pozdrawionka. Dla ciebie i dla Łukasza. Aś pan zajebał. Gdzie, kurwa, kabum. Pojunne. Komradkę to trzeba lewetą zawieść, co? Co to za kawał suki za tobą? No, maszyna jest. Ładnie, to kurwa gumę pali. Nie, ale muszę spalić gumeczkę i wrzucę to na tego, na Instagrama czy coś. Za czym? Tylko kurwa nie wiem gdzie, bo na kostce ślad zostaje, bo to chińska guma je. Kurwa, z azbestem. Może wystawiłbym samochód, ale to nie wiem właśnie, czy to w kielcach nie spróbuję się upchać gdzieś. Tak, ale to za rok dopiero. Trochę może ją odszykuję, żeby nie wyglądała tak tragicznie. Akurat turbo nie miała. Na kolei już jeździłeś? Nie, chyba nie da się na kolei jeździć tym. Byś musiał kurwa ze sprzęgła strzelić. Żeby kurwa ten bastonęł. Masz jednaż gazu z tym dać. Nie, tak to fajnie brzmi, fajnie chodzi. Chińska plastikowa gumeczka. Nie, ale muszę stanąć gdzieś na kostce i nagram właśnie przypalenie gumeczki. Najpierw zrobię rzut kamery na licznik, ile jest kilometrów dobite, a potem docieranie, kurwa. I zrobimy docieranie, kurwa, postać kowemu.
Macie tam maila, wyślemy ci informacje na temat Motor Show, to jest ten weekend Bielsko-Biała miejscowość. Pod streamem masz, łazawip.małpa.net.pl. Albo pod każdym moim filmem też masz maila. Ale to ja sobie wpiszę tam w Google Bielsko-Biała Motor Show, to mi wyskoczy. Is Show Speed, jedzie do ciebie na YouTube. Co? Motorynka ma lepszego kopa? O kurwa. Teraz turbę. Jakbyś sprzedawał piśnika przy przesiadce na większy, tutaj znać. Chętnie odkupię. Na zatarciu? Chcesz pan odkupić? Krychu, nie, nie będę zmieniał. Tu se legalnie jeżdżę. Do tej nuty, co odpaliłeś. To dobre i górna. Ojej, tam u góry je. Musisz tak wpisać sobie na tym, na YouTubie. Wpisz sobie to. Ceronita Party Mix 2024 Music, coś tam. To wpiszesz, wyskoczy, pewnie pierwsza ta będzie. Nie, to jest mix, to jest kurwa godzina czasu różnych tych utworków. Majster, chyba cię wczoraj widziałem. Świstak, mówisz pan? Może. Masz taki kolejny projekt. Do 39 będziemy turbo wkładać. Ale mam takie małe projekty. Perpetuum mobile muszę jeszcze dokończyć. Muszę jeszcze coś zrobić specjalistycznego, co kupiłem i trzeba to wszystko poskładać do kupy. Dwie pierdółki będziemy robić takie. Taka głupota, nie? Ale kurwa sam jestem ciekaw, czy będzie dobrze. Czy da się? Gwiazda, 5 zł. Ja to pytam. Dobry kurwa, majster, żeby cylinder nie wyskoczył przy paleniu laczka. Z ciekawości pracujesz, czy masz działalność? Gwiazda, pozdrawia. No wolę nie mówić. Co i jak. Mateusz, 10 zł. Majster tak naprawdę kupuje jacuzzi, powiedz mi, czy to fajne i czy zmieszczą się 3 dorosłe osoby, opowiedz coś o tym, please. Znaczy, jeśli takie jak moje, tam na filmiku było, zmieszczą się 3 osoby, ale to zależy, czy 2 dziewczyny i ty, czy ty, twoja żona i kolega. Bo nie wiem, czy po prostu rodzinnie chcesz sobie wejść do... Nie wiem, w jakim sensie te 3 osoby. Bo tak to się spokojnie zmieszczą, pewnie 4 się zmieszczą, ale już przy 4, no to już musisz kolanka zginać tam. Nowe opony? Tylko na Oponeo. Darmowa dostawa w 24 godziny do domu lub warsztatu. Szeroki wybór opon. Tylko nowe i oryginalne produkty. Wjedź z nami w nowy sezon. Oponeo.pl. Zmieniamy opony na lepsze. Na basen taki, ten 3-metrowy minimum, te 3 coś tam, no to nie warto, lepiej mieć basen. Jacuzzi jest przereklamowane. To jest tak kurwa przereklamowane, jak sushi, jak te wszystkie kurwa jakieś tam owoce morza. To wszystko przereklamowane jest przez te takie różne ludzi wyższych sfer. To jest przereklamowane. Krychu, 5 zł. Nie to kurwa, to co gra to widzę. Tą piosenkę o majstrze kurwa uśmiechnięty twarz z otwartymi oczami. A to jest niedostępne. Nie, bo to jest prywatne ustawione na tym kanale. To jest prywatne, więc nie można wejść tam. No także tak, no wolałbym raczej basen niż te jacuzzi. Te jacuzzi to jest, no może i fajne w zimne dni, ale to prądu ci napierdoli. Teraz prąd idzie w górę. Włączy, żeby ci tam nagrzało, to ci nagrzeje, ale prądu ci napierdoli. No nie wiem. Mam rozstawione i to i w tym roku weszłem tylko raz. Czy nawet nie weszłem? Nie weszłem raz. Nie podgrzewałem zimna woda i wyszłem. Wchodźmy do basenu. Także no kurwa, no jak masz basen, to nie warto. Jak nie masz miejsca na basen, no to takie jacuzzi fajnie postawić i mieć. Nie przykrywać tym dekielkiem z wierzchu i tam ci słońce nagrzeje kurwa tą wodę. Potem włączysz tylko na pół godzinki, żeby tam dobrze cieplejsza, żeby była. GURN i K84. 10 Gudnik 84, pozdrawiam. Siemanko majster, kurwa, łopo, zrób mi tam Grolas krwi i kości, jebni mu z Hasioka. Gudnik 84, pozdrawionka kurwa. Grolas krwi i kości, pozdrawiam. Chcesz pan śmietnięcia? 5 zł. Donaty lecą dzisiaj jak dziki kurde. William, pozdrawiam. No Kuba zaszalał, dopiero streama odpaliłem. Oby nie był. No laty pokazują, żebym przegazował. No pokazują. Majster udaje, że nie widzi. Rozglądasz się na światach po silniku. No a tam pierdolisz pa. Wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie widzicie jak to wygląda, bo wy jeździcie tym i nie widzicie. Byście musieli komuś dać, żeby się przejechał, żeby ocenić, czy jadąc tym motorem nie wygląda się głupio, nie? Jak tak patrzę na filmiku, no to tak kurwa, no dobrze wygląda to. Ale to trzeba było komuś dać, żeby się przejechał i zobaczyć, czy może myślę, że dobrze wygląda. To chujowo się wygląda. Chuj tam, ważne, że jeżdżę legalnie i se mogę kurwa o. Pobujać się tak na asfalcie, jadąc sobie. BMW Master rozkmini teraz. Podłączymy impę, kurwa. Kurtyczek głupio to na pewno. Nie, tam pierdolisz pan. Jak założysz profesjonalną kurtkę, kurwa kask, rękawiczki. Ostatnio jeździłem w krótkich spodenkach. Mówię, pierdolę, nie zakładam kurwa tych jeansów gorąco w chuj. Założyłem krótkie spodenki i jak jechałem szybciej, to mi te krótkie spodenki podciągał wiatr do góry, że miałem takie kurwa całe gołe nogi. I miałem wrażenie, że mi telefon i portfel wypada z kieszeni. I kurwa co chwila, czy mi nie wypadło. Mówię, ja pierdolę, co ja żem zrobił. A wiecie, w takich spodniach jeansowych to napięte jest i cały czas czujecie, że nie ma możliwości, żeby tam wam telefon wypadł. A kurwa, tutaj to ci wieje tymi portkami. Mówię, zaraz podgubię wszystko. Ale Mateusz, przyszło mi do uwagi, że w kurce jest na słowa. A myślisz dużo, to depuszczą duże, tak orientacyjnie myślę, że najgorzej nagrzać, bo potem podtrzymanie to cały czas nie chodzi. Nie no, niby tak no. Ale nagrzejesz te jacuzzi, ale nie bierzesz pod uwagę, że włączasz tą dmuchawę i ta dmuchawa bierze ci powietrze z dworu i pompuje. I ci wystudza wodę. Te bąbelki lecą i ci wystudza wodę. I hałas jest taki w chuj przez te bąbelki, że naprawdę jest ciężko porozmawiać z drugą osobą, która siedzi. Znaczy tutaj w gronie basenu to rozmawiasz normalnie, nie? Ale jeśli ktoś siedzi poza basenem i coś do ciebie mówi, to kurwa nie słyszysz, co do ciebie mówi. Z tymi bąbelkami, nie? Ile leciałeś już tym motorkiem? 100 coś, nie pamiętam, 107? Ale nie testowałem całej prędkości, ile tam pójdzie. Nie ma gdzie tutaj. Za długo trzeba się rozpędzać. Nie, ja tam żartuję, ale... myślałem, że będzie gorzej.
Naprawdę myślałem, że będzie gorzej. Muszę wziąć kiedy ten GoPro i nagrać, nie? Chyba przyspieszenie. I już mogę to przyspieszenie nagrać. Pójdź do pierdala tam do 9000 obrotów, już nie patrzę. Chuj z tym wycieraniem. Zioto, pozdrawiam! Odpalaj furę, kurwa. Już sprawdzałem rozrusznika, ale już tam grzebałem przy tym. Teraz pogrzebiemy, czy... Znaczy pogrzebię laptopem sam, nie? Jak mi się uda zresetować się, kurwa, pierdowy, zobaczymy, że wychodzi. Za skuter, kurwa, w tle. Citek, pozdrawiam! Panie, to chuja budzaje, kurwa. Nie, normalnie, kurwa, i pod wiatr to idzie. Naprawdę ten, kurwa, motor idzie. Nie myślałem, ja to myślałem, że to będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej do stówy, a tu jest... Jest naprawdę spokojnie. Chyba, że jestem już lekki, albo... Dzięki tej kurtce, kurwa, i kaskowi specjalistycznemu. Zrób live'a na motorze. Nie ma jak, to by trzeba było kupować jakieś mikrofony specjalne. Serwis Stasia, nawet cienki się przydały. No kurde, tak już serwis Stasia, że... No sam jestem, kurwa, zły naprawdę na to. No i planuję już teraz w tym tygodniu, o ile nie będzie jakichś skwarów jak skurwysyn. Aż zaraz zobaczę, już mam zamiar w tym tygodniu, mówię. Może jutro już, kurwa, 27, 30, ja pierdolę. Trochę kiepsko, ale... Aj. Wiecie, co jest najgorsze? Raz, przyklejane te wąsy. Jak jest ciepło, to zaraz, kurwa, się odklejają, nie chcę się trzymać. Dwa, ten. Słońce. Raz za chmurami, raz słońce. Raz chmury, raz słońce. I jak nakładacie dwa obrazy na siebie, to na jednym jest cień, a na drugim kurwa słońce. Nie ma połączeń. Panie Mieciu, panie Mieciu, ale pies ma tam za domem, se wylatuje i se tam leci na drugą stronę działki, więc on po prostu stąd spierdolił se tam dalej. Dzieje. Chodź, jak zegarejczyk. Jakiś afroamerykańczyk po Polsce lata. Ej, też widziałem, że lata tam, tu, to kurwa abuzowany. To to jest, jakiś piłkarz? Chuj, jak to lata tak. Jakiś youtuber chyba, czy nie. Goral, kurwanska. Pozdrawiam. No shit. Nie zacząłem zrozumieć, o co chodzi. Pozdrawiam najlepszego mechanika na pod Beskidziu. Skaczyc, pozdrawionka. Aż mam kabuma. Chłopie z włosem, co masz włosy? Macie w sklepie jakieś smycze do motorka? Bo właśnie do motorka taką krótką smycz dostałem, a kurtkę kupiłem. Zrobiłbyś raz w życiu spotkanie z widzami. Pozdrawiam z Wielkopolski, u nas nie pada. Wandal. Byłem i mówiłem na filmikach, że będę na motoshow tam... W Kaliszu? Nie, to gdzie to było? To Kalisz był? Bardzo dziękuję za to, na pozdrawiam. Pozdrawiam. U ciebie nie pana mówisz? Mówiłem, że będę na tym motoshow. Pojechałem, no i tam sporo osób spotkałem, które mnie poznały. Pozdrów Aleksandrę, która was nie pierwszy raz live ogląda. Panie Mieciu, pozdrawiam Aleksandrę, która mnie pierwszy live ogląda. Pozdrawionka. Nie, to nie w Poznaniu, to było w Koszalinie, kurwa, Kalisz, Kielca, to było Liroja tam. Dawidzie, sto, pozdrawiam, twoją Anię i Krzysia, co mówią, że znowu oglądamy tego starego chuja. Pozdrawionka. Andrzej. Nie, to w Kielcach było, mówi Dubi. Mówi Majster, robimy projekt NASCAR Series 7, trzeba wypluć z bawary wszystkie niepotrzebne gadżety, zrobić glebę, przerobić silnik na manuala i jazda, kurwa, ło. Projekt NASCAR Series 7. Najpierw to silnik musi zacząć dobrze chodzić. Andrzej, kurwa, polej. Pozdrawionka, bardzo dziękuję za to, dlaczego tutaj. Ej, najpierw musimy silnik wystroić. Zobacz, jak daleko mam tam do Bielsko-Białej. Sporo pewnie. Chris Kubeczko pewnie tam będzie. A nie, Chris jest z Bielska. Nie, kurwa. Ile masz paliwa? Motorko? Współbakuję. Tam, kurwa, 9 kilku podjazd na 2 litrach robi 100 km. Może jakaś ankieta? Kunolisa Syn, bardzo dziękuję za donate, pozdrawiam. Eurotrack Majster. Ja myślałem, jak najszybciej przejechać, kurwa, tą trasę tego... Nie zatrzymywać się nigdzie, tylko aby jechać, kurwa, jak najszybciej przejechać. Majster, idź pan cały czas lada dzień, a CO, a tu teraz już zboża, koszą zaraz nygusy do szkoły, wrócą później na groby lada dzień i nowy rok, tarza się ze śmiechu, pozdrawiam. Muszę się ogarnąć i spróbować parę odcinków nagrać. Kiedyś potrafiłem parę odcinków nagrać. Zlot Tomaszów Mazowiecki, o. Zapraszamy na zlot nocnej jazdy Tomaszów Mazowiecki. Nocnej jazdy! Chyba o, z policją będą przepykanki. Nie macie tego, to masakra jest. Luksusowo jest. Teraz to trzeba było przejechać, bo ciekawe to jest pierwszy w tej grze. Siema majster, dawaj odpalaj pan mówię, co pan grałeś w piątek, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dziś się dawaj, wolne jutro kciuk w górę. Więc ręki, pozdrawionka. To się ogarni, kurwa, dygusie. Nie, no tak planowałem, dzisiaj tak sobie mówię, kurde, muszę nagrać tego Staśka jebanego. Bo już... Nie pamiętam w ogóle już, jak już gadałem tym i w ogóle jak to ogarniać, jak to nagrywać. I tak sobie powiedziałem, że jutro bym się za to wziął. Ale jak to będzie, to... Podaj do Olsztyna na warmińsko-mazurskie wyścigi. Kurwa. I to wszystko nielegalne jest, co wyrobi to? Jeszcze mnie zamkną. No właśnie tak myślałem, żeby następnym razem spróbować sobie tam miejscóweczkę załatwić. I... Motorek, kurwa, mój stawić z motorkiem, to mi, kurwa, po tym placu, co driftują, po to pierdalał. Albo tym drukartem, kurwa. Nie, to za słabo idzie. Wibracje takie, że kurwa śrubki się odkręcają. Przy większych obrotach. Kurwa, o, łysy mi się do domu dobija. Olek, samochody, co pan mówisz? Ludu, mogę się stać. Za bardzo się przykładam do nagrywania efektów, a tu fabuła jest ważna. Pianicki, mówisz pan. Nie, ale naprawdę, coraz więcej w tym Staśku jest po parę osób, kurwa, na jednym tym obrazie, nie? I to jednak zajmuje trochę czasu. Anal Destroyer, 5 zł. Majster, dawaj, przejedziemy te 50 km. Nie takie kilometry żeśmy z Andrzejem robiły. Ostatnio mieliśmy, Anal Destroyer, bardzo dziękuję za donate'a. Ostatnio mieliśmy, które miejsce 700, 700 któreś miejsce, to i tak nie było źle. Trzeba było, kurwa, wsiąść samochód i od razu dopierdalać, jak najszybciej, żeby mieć pierwsze. Ale już tam pewnie nie jeden nygus
też tak zadecydował i robił wszystko. I uwierzcie mi, że kurwa, pierwsze miejsce, żeby mieć, to by trzeba było chuje to zrobić. Darozet, 5 zł. Ty się tam nie przejmuj, że tego zadupia w lub nie pamiętasz, bo w tym rejonie i tak chujem czuć uśmiechnięta twarz z otwartymi Darozet, ustami, oblana zimnym potem, uśmiechnięta twarz z otwartymi tam ustami, fajny dojazd jest do tych karków. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, oblana zimnym potem. A do, jak do Kielc się jechało, to zarąbisty dojazd tam do tych targów jest. Wyjeżdżać już trochę popierdolone, ale dojazd jest dobry. Robi! Może by teraz robić rowerek ja, elektryczny. Majster, jakiego model tego skutera, kiedy spotkanie z fanami? Jakiego skutera? To jak kurwa, chuja buza! Patrz pan, Blade. Barton Blade, VR kurwa. W układzie V chodzi silnik. R. A grało 700 osób, a ja 700 któryś byłem. Więc i ta tam pierwszy, to szła. Dobra. BRT i 27. Witam, pozdrawiam. Co myślisz o odblokowaniu prędkości hulajnodze elektrycznej? Tak, trzeba blokować prędkość? Moja córka ma taką hulajnodę elektryczną, to ma trzy możliwości. Ma jedną, żeby jechała prędkością tak, jakbyście szli. Druga prędkość to jest tam do 15 km, a trzecia prędkość jest... kurwa, 20 czy 25. Takie opcje ma w tym. To zablokowane jest? Jeszcze szybciej to może jechać? Ej, to nie wiem nawet. Majster, na VR to ty grasz, pojebało ci coś. Jako, bardzo nie taki. Silnik specjalistyczny. Dużych kurwa prędkości i obrotów. W układzie kurwa R. Dobra, włączmy może tą grę. Spróbujemy ją przejechać tak szybko. Jechałem ostatnio kolejną 80 km na godzinę. Śmierć w oczach poradził. Ciekawe, zeskoczył podczas jazdy. Nie, to od razu mordą kurwa w ten. W kostkę. Gramy w to? Próbujemy jak najlepsze miejsce mieć w tą grę, czy nie? Dobra, trzeba ankietę zrobić. Jak zadać pytanie? Nie pij już. Czy robimy rekord? Kurwa, ankietę odpala go. Dobra, no tanie, dorobił kurwa ankiety. Odpalamy, zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się uda jak najszybciej kurwa przejechać. Teraz naprawdę nie będziemy szukać jedzenia kurwa. Myślę, że spokojnie można dojechać. Chociaż na pierwszej stacji tylko puszkę opierdolić, napić się i potem już pewnie można jechać cały czas. Bo później niepotrzebnie stawałem przy tych budynkach. No i tak byłem 700 kurwa, nie dobrze. Dobra, spróbujemy. Ten motor powinien się nazywać Masahuku? Jak? Nie, aż tak głośno nie jest. O kurwa, czekaj pan, bo żebym gry nie uruchomił. Tutaj musimy włączyć, nie. Czego nie rozumiem, Mazatmeister pożyczyć 5000 zeta. Zobacz na ranking, a gdzie jest ranking? Press NK. Jest ranking gdzieś? Jest ranking. 514 km ktoś przejechał? Ja pierdolę, ludzie to 50 miał przejechać, on 500 przejechał. Jak przejechał 500 i go UFO nie dorwało? Tu 3 km przejechać? Gdzie jest 50? Ty, kurwa, o co chodzi? Tu nawet 50 nie ma. Szymon, 5 zł. Mój tata jest mechanikiem i jak zobaczył, jak rozbierasz ten silnik, powiedział, idź pan chuj z taką robotą. Kurwa, tam słaby mechanik w niego. Pozdrawionka. Na twojego taty Szymonie, pozdrawiam. Nie, tam zobaczcie, 0 godzin, już pohakowali kurwa grę. 0 godzin i dojechał na czas, no ja pierdolę. No właśnie kurwa tak jest. Tak jest kurwa z tym wszystkim. Z tymi grami, z tym wszystkim, zaraz ktoś hakuje, zaraz ktoś jakieś kody wpierdoli. Ejo. Mechaniki zazdroszczą. Rafał, jak jeszcze raz jedzie? Co? Weź pan horror włącz. Ej, czemu tu jest kurwa, że on jechał, ten 3 minuty jechał? No ja pierdolę. Naprawdę? Ale w chuja robią w tej grze. Pełną wersję kup? Jak pełną wersję? Nie ma jeszcze. Chuj z taką grą. Dobra, jedź. Jesteś w pierwszej 600, ale 6727 osób grało w tą grę, patrzcie. No ale jak to kurwa, patrzcie, no ktoś przejechał 500 km. Jak po 50 mnie kosmici dorwali. No to kurwa nie rozumiem tego. Tu ktoś przejechał kurwa 0000 minut. Chuj wie, o co tu chodzi. Może idealnie tak dojechał na... Kurwa nie wiem. Jechaliśmy godzinę, nie? 59 coś tam minut jechaliśmy. A tu patrzcie, ktoś jechał najdłużej 29 minut. Jest na setnym miejscu. Czyli trzeba by było przejechać minimum w 28 minut. I może byśmy się tu pojawili. A czemu mojej nazwy nie ma? Gdzie tu kurwa nazwę sobie wpisać? No nie można tej nazwy wpisać. Czy tylko jechać 50 km? Nie, jak? Dobra, zrobimy tak. Spróbujemy jak najszybciej dojechać. Oby się udało, że od razu będzie Szymon, zaraz tutaj. Najlepsze było, jak widział, jak kable wyrwasz i powiedział, kurwa, kable urwał, teraz tego nie złoży, tarza się ze śmiechu. Pozdrawionka. Bardzo dziękuję za lejta. Engine oli. Widzisz to. Kurwa, nie wyjmuj. Mamy, bierz paliwo, krzesełka. Zaraz wysiadaj. Trzeba szybko tutaj. Widzisz to, szybko. Jasno, 5 zł. Majster, nie słuchaj mechaników, jesteś najlepszy. Pozdrów moich kochanych chłopaków Dawida i Krzysia, lekko uśmiechnięta twarz. Pozdrawiam, kurbanka. Ania, 100. Krzykaj Dawida, pozdrawionka. Bierzemy tą beczkę i od razu jedziemy w piździec. Nie wiem się tu czaić. Nie musiałeś Majster na CBS 28. Jaką 125 byś nie wziął, to i tak
to jest kurwa 125. Czy to będziesz miał dwa konie więcej czy mniej, to i tak o kant dupy to wszystko potłuc. No, ale fakt faktem, że się wtedy jeździ legalnie i bezpieczniej, no bo kurwa taką 125 to jest naprawdę wyjebać się, to już naprawdę trzeba umieć. Weźmiemy olej ze sobą. Szybciej, kurwa, to już powiem, ja pierdolę, otworzyłem. Już powinniśmy jechać. Weź petrol, niech se lezie. Water, chuj tam, może się przydać. Jedziemy od razu. Trzeba szybki, kurwa, decyzja, jedziemy. Chyba, że ktoś pojechał w drugą stronę i tam dojechał od razu do mety. 125 to cię wyprzedzają. Nie, nie wyprzedzają ty. Gdzie tu cię wyprzedzą? Chyba tylko na autostradzie, bo wszędzie jest kurwa 70 na godzinę. Wszędzie jest 70, ograniczenie. Człowie, gdzie tu kurwa jeździć? Także nawet jak będziesz skuterem jeździł 50, to i tak jest luks. Trzeba przejechać w 28 minut. Już jedziemy kurwa 3 minuty. Trzeba było od razu znaleźć samochód kurwa dobry i wtedy może byśmy dojechali. Chuj z tym bro. Liczik z beton. Korozja zażarła, tak jak moje 65. A właśnie, przecież tu opony się zużywają. Jak ktoś dojechał w 30 minut? Po nocy też musiał dopierdalać. Zaraz zobaczymy. Czy się da. A my jechaliśmy godzinę czasu. A my tam z zombiakami walczyłem przecież. Kurwa, on biegów nie zmienia, nie wiem czemu. To jest pełen gaz? GURN IK84. Kurwa, 84! Majster Dejka Buma dla najlepszego kumpla Górola i powiedz głosem Staśka, my są słuszne chłopcy, kurwa, ło. Kurwa, Górnik 84! My są słuszne chłopcy, kurwa, ło. Proszę bardzo, kurwa. Spleśniał jakieś 39, co? Gdzie majster spleśniał już? No stary chuj, kurwa, już jest. No jedź szybciej, kurwa, jedź szybciej. Ty może paliwo jakieś mieszankę, żebym dał. Słabo idzie. Kurde, druga 40 muszę stać do roboty. Chodźcie pan spać. No jest, jak słabo to idzie. 5 minut już jedziemy. A dopiero 4 km. Kurwa, niesamowite. On biegu się zmienił. Dobra, dawaj tutaj zdejmuj kurwa maskę. Niech wypierdala. Jedziemy dalej, chuj z gruzem. Wyrzucaj to. O kurwa, żebym się przesiadł. A to nie można tak wyrzucić. Chciałem wyrzucić fotel, żeby lżejszy był sprzęt. Tym auto trochę potrwa, no trochę potrwa. 5 minut. Kurwa, nie zdążymy. Nie wiem, jak to kurwa ktoś zrobił. Musiał znaleźć, tak jak my graliśmy w piątek, że musiał znaleźć od razu samochód cały gotowy z silnikiem. O, jest budyneczek. Musimy stanąć. Jeśli tutaj nie ma samochodu, to nie da rady. Nie przejdziemy tej gry szybciej. Samochód jest, kurwa. Jest silnik. Dobrze! Wiesz pan. Nawet jest kurwa olej. Ej, czemu nie montuję? Dobra, zamontował. Szybciej, kurwa, szybciej. Nie wiesz, kurwa, jakie szybciej. Kółeczko, proszę cię bardzo. Kółeczko. Proszę cię bardzo. Czemu nie montuję? Tu jakaś paleta leży. Kółeczka są nie od tego samochodu, ale może dojedziemy na nich. Kierownica. Iwan, 10 zł. Majster Dajka Buma dla majstra Tumali i jego dwóch praktykantów. Silnika nie chcą mnie złożyć do witary, bez las nie ma czym naddawać. Chyba kurwa na elegancko robotę do Stasia trzeba podprowadzić. Iwan, bardzo dziękuję za najta, pozdrawiam. Praktykantów silnika nie... Kurwa. Bardzo dziękuję za najta, pozdrawiam. Proszę bardzo, zrobię kabuma. Masz pan kurwa. Uczeń ucznia, 5 zł. Siema majster, ile jechałeś najwięcej tą swoją Hayabusą? Sprawdziłbyś pan swoim fachowym okiem na Rometa 125, ADV 2024, czy opłaca się to kupować pozdrowionka kurwa o. Uczeń ucznia, bardzo dziękuję, pozdrawionka. Nie testowałem w pełnej mocy, naprawdę. Całej prędkości jeszcze nie testowałem. Ale nie wyjechałem tam 107. No i puściłem gaz, no bo mówię, kurwa, na dotarciu je. 55 groszy. Majster daj 100 lat dla Rado D, bo chłopaka ma urodziny, a musi siedzieć sam. Jego zdrówko, czat i moderacja. Drink tropikalny gestrogów, gestrogów. Proszę bardzo. 100 lat dla Rado D. Proszę bardzo. 100 lat, 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 niechaj żyje nam. Dobra, jadziemy. Tu jest zamontowane, tu mamy kółeczko od, akurat od niego. Jeszcze potrzebujemy woda. Dobra, kurwa, szybko, coś się potrzeba. Tutaj mamy 23% wody, coś tam. Zamontuj. Ile tu mamy wody? 35%. Nie otwieraj. Dawaj to. Szybko. Już się, kurwa. Nie, no zobacz jak czas marnuje na takim gównie. Ile oleju jest? 5 litrów, starczy. Paliwo teraz. 10 zł. Lejem jedziemy. Kurwa, Majster, nie idzie. Moja mamy Basię. Właśnie sprawdza, co oglądam. Powiedz ze same treści dużej wartości. Dajka buma. Panie Michale, pozdrawiam twoją mamę Basię. Pozdrawianka, pani Basiu. No tutaj specjalistyczną grę gramy. Kubi, 411. Bardzo dziękuję za najta pozdrawianka. Siema Majster, pozdrów Grzesia potrąconego przez pociąg, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Co?
Pozdrawiam Grzesia potrąconego przez pociąg. Co wy mówicie? Kurde, fotela nie ma. Nie ma jak jechać. A dobra, jest. Szybciej, szybciej. Czas mija. Jadzie. Nie ma akumulatora. Niemożliwe. Szybciej, Andrzej. Kurde, przejść nie mogę. Nie ma akumulatora. Bierz ten. Chciałem wyjechać, żeby zatankować od razu. Jest, mamy prąd. Kurde, nie ma drążka do skrzyni biegów. Niesamowite. A czas leci, patrz, już 10 minut. Nie uda nam się przejechać. No montuj to, dobra, jest. No jedź. Ty, w obroty nie wchodzi, co jest w gronie? Silnik zatarty jakiś chyba. Ej, nie idzie. Michał, 5 złotych. Kuźwa, co jest grane? Zapomniałeś dać kabum dla mamy. O Jezu, panie kole, proszę bardzo, kabum dla twojej mamy. Fion, 5 złotych. Siemka Wadzu, planujesz w przyszłości wymienić obecną bawareczkę na coś nowszego? O, nie wiem, to już pewnie na starość, jak już nie będę samochodami jeździć. Nie wiem, raczej, na razie chyba raczej nie. Nóżka od gazu, kurde, wszystkiego brakuje tutaj w tym samochodzie. Jeździć to. To jest gaz? Ej, hamulec też trzeba mieć, czy nie? Jakoś ten gaz, jakby go nie było tam, w tamtym samochodzie. Pokaż teraz, gdzie chodzi, dobra. Tankujemy. Kurde, myślę, że to samochód. Tu jest. Beczki nie ma. Zajebało beczkę mnie. Nie, to już nie zdążymy dojechać, kurde. Engine, petrol, tu jest 5 litrów. Ej, beczkę ktoś zajebał. Pół godziny został remont. No tak, ale już musimy jechać, aczkolwiek nie mam świateł. Kurwa mać, no. Nie mam świateł. Druryczka jest, pa. Ona gdzieś siedzi z przodu. Tak? Czy to z boku jest? Wyjrzyj tą rureczkę. Jedziemy. 12 minut. I ja mam dopiero 6 km. Ja nie wiem, jak ktoś przejechał pół godziny. Jeszcze opony nie te pozakładane, zaraz się pewnie rozwali. Ale bez tłumu lepiej się jedzie chyba. Zacznij od nowa. Dobra, lecą kilometry, dobrze jest. W miarę widno jest, więc możemy jechać. O, CPM. Głodny jestem. Dobra, tutaj się nażremy, zatankujemy i jedziemy od razu. I nie stajemy po żadnej żarówki, kurwa, po nic. Myślałem. Pijemy, żremy i jedziemy. Braknie wachy, 30 coś litrów, kurwa, mało. Chyba nie przyszedł jeszcze. O, tu nie ma pistoletu. To stay? Staje, dawaj diesla. Zaprezentuj się? Leszek, na co pan mówisz? Pan do pełna jest, a dalej tankuje. Lej pan, kurwa. Dobra, idziemy szybko zjeść. I napić się. Trzeba się wysikać od razu. Konserwę pierdol. Jesteśmy wysikani, na jedzeni. Możemy jechać, wezmę jedną konserwę ze sobą. Majster, daj na koniec kabuma do mnie i do Burola i powiedz głosem łysego spać, alkusy kurwa łop. Jedziemy. Górki 84! Proszę bardzo, kabum, spać alkusy, kurwa, bo zaraz byłaby jebę. To i to do roboty pójdzie. Zapłać za wachę, majster. Tam trzeba zapłacić? Co pan mówisz? Jadzie, mi tak tu nikogo nie ma. Popatrz, może ja mam światełka, nie wiem. Na dziury są. W życiu, 5 minut. Soręki, 10 złotych. Nie przejdziemy. Majster, mogłeś zamontować tą V8 do tego gruza, którym zaczynasz grę, byłoby szybciej kciuk w górę jedni pan z Hasiom. Mówisz, że szybciej tamten wyjechał? Ale mógłby być niestabilny, moglibyśmy się rozpierdolić. Panie Soręki, bardzo dziękuję za mnie, także. O właśnie, tak moglibyśmy się rozpierdolić. Cicho, ej, z kierownicka mi tylko odpadła. Kurwa mać. Kabum, proszę bardzo, z Hasioka. Szybciej. Wszystko jest na miejscu? Tu nic nie ma? Nic, możemy jechać. Jedziemy dalej. Przydałby się koła normalne, bo mam inne koła założone, tu nie ma. Jedziemy dalej. 16 minut, a ja dopiero 10 km zrobiłem. 10 km, 16 minut? Nie wiem, jak tą grę przechodzili. To jest The Long Drive, gra podobna do The Long Drive, w sumie taka sama, prawie. Może lepsza grafika tu nawet. Ale więcej rzeczy tu znajdujesz. O, i teraz by trzeba było tak jechać cały czas i nie zatrzymywać się. Oby nam opony nie strzeliły tylko. Co to kurwa było? Jeszcze przy zombiakach, niesamowite! Dwa koła, żebym stracił. Drzwi, kierownica. Ej, co to było? To było jakieś oszustwo. Uwaga, 5 złotych. Siemka Majster, bo ja w 2023 roku od Eksterpaku mówiłem, chcesz zobaczyć, jest to My Summer Car, mam 5 złotych, więc na szybko chcesz zobaczyć, jeśli masz Discord, to można pokazać lub gdzieś na e-mail, można gdzieś w My Summer. Bardzo dziękuję, że pozdrawiam. Kurwa mać. Nie mogę teraz, bo się śpieszymy.
Ale żebym przypierdolił. Gdzie jest kółeczko drugie? Gdzie jest drugie kółeczko? A nawet karabinu nie mam. Nie ma kółka. A myślałem sobie wziąć koło zapasowe na razie czego. Już dupa, już nie dojedziemy. 5 złotych. Majster, pozdrów głosem łysego Justynę, co siedzi na telefonie i ciebie ogląda. Pozdrawiam. Gruba, pozdrawiam. Justynę, co na telefonie mnie ogląda. Pozdrawionka. Była, kurwa, była. Trzech żeśmy załatwili. Dobrze jest. Trzech zginęło, dawaj około, koło. Była. O Jezu, jedź, człowieku, ciebie ciągną. Tego fal, a tu dwóch jest. O chuja. Tego fal i już powinni tamci... O, ty żeś kurwa! Nie zdążyłem, już jest 20. Człowiek, on jest jak beton jakiś. Koło mi odpadło. Kurwa, chodu, Andrzej! Ej, dobra, oni nie są tacy, kurwa, ten. Nieogarnięci są. Kurwa, chodu! O Jezu, złapie mnie! Ha! Nie, kurwa, szybko. Kółeczko szukaj, jest. Przyjdzie tu? Nie przyjdzie. Uwaga, idą poszedł. Akurat stoi w tym kole. Skurwysyn. Szybko. Jest, jedziemy dalej. Tu koła nie mam. Co to ma być? O kurwa, lecą. Szybko. Pozdrawiam, nie ma koła tu więcej. Ej, czemu tak wolno idę? Iwan, pozdrawionka, kurwa. Zajebali mi koleso. Pozdrawiam. Bułem mu, a przecież ja mogę się bić. Zapomniałem całkiem. A jak to się biło? O kurwa, nie pamiętam, oni zaraz wejdą. Czy się biło? Nie wiem, chuj, tam uciekamy stąd. Oni tu stoją! Holy shit! Gdzie jest moje koło drugie? Ej, urwali mi koło. Jedź, kurwa, jedź! Nie skręca mi samochód! Nie skręca, kurwa, mi samochód! Nie dojedziemy, człowieku, jeszcze pojechał gdzieś w pizdu. Nie dojedziemy. Nie, tam się 21 minut. O, koło tu leży. Święta apteczka. Biegnij. Dobra, stanął samochód. Jeszcze jesteśmy w grze! Od nowa! A jeszcze w grze jesteśmy, możemy mieć jeszcze jakieś piąte miejsce. Jest. Czemu nie skręca, kurwa? Ja pierdolę, nie mam kierownicy. Ja myślałem, że nie skręca, bo kierownicy, bo koła nie ma, a on kierownicy nie miał. No niesamowite. Czym się buły dawało? Oj, tu kółeczko jest. Deseczka. Kierownica tam leży. Biegiem, Andrzej! Kurwa, łap kierownicę! Chodu! Mamy to! Specjalista od sprawnie potrzebnych. Specjalista od sprawnie potrzebnych. Bardzo dziękuję. Majstra i zajebka, bum. Pozdrawionka! Czekaj pan, biegnę z kierownicą. Szybci, szybci! Nie, już 22 minuty. A 28 trzeba mieć, żeby mieć ostatnie miejsce. Ja pierdolę. Nie wiem, czemu to się stało. Jedziemy dalej! Najedzony. To jedziemy. Oj! Ale to oszukane było, to co tak stuknąłem. Kurde, to mnie rzuca w wszystkie strony. Tome ARF, 5 złotych. Pozdrawiam Natalkę z Piechowic, ubrała Carfajten G, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Pozdrawiam Natalkę z Piechowic! Od Tome ARF! Dopierdalamy! Dobrze jest. 23, ja 14 km dopiero zrobiłem, niesamowite! Nie, tam nie jesteśmy w stanie dojechać taką tą. Za dużo czasu żeś stracił na szukanie tych rzeczy. Zarobi, kurwi. Nie, za dużo czasu zmarnowałem na szukanie tych kół, kurwa, tego wszystkiego. Zobaczcie, już jest 24 minuta, a ja mam dopiero 16 km. Dodatek jeszcze benzyny zabraknie, jeszcze koła będą pękać pewnie. O, jak leci się, no. Chyba trzeba w słup przyjechać. Bo to i tak nie przejdziemy tego. Zobaczcie, dopiero 20, prawie 20 km, a już jest 25 minuta. Bardzo słabo to widzę. Na pełnym gazie jedziemy. Mam nadzieję, że zwalnia coś samochód. Zwalnia samochód mi. Kończy się olej, czy co? Gaz, Andrzej, kurwa. 22 km. Woda się gotuje. Co to ma być? Kurwa, co to się dzieje? Bachiński asfalt! Wylały! Dobrze, dobrze, nie takimi kurwa, tymi drogami jechały, zaczęje. Coraz wolniej samochód jedzie. Jakby siły nie miał. Jedź, chuj z tym. Tak mi na siłę wciskają CPN-y. Chuj, jedź dalej. Co on tak się rozbujał? Jednak jak macie turbo przy tym samochodzie, to gumy pękają. A teraz jedziemy i nie pękają gumeczki. I gumy są od innego samochodu założone. O, asfalt europejski, od razu jest gładszy. I przyspieszam, nawet. Do odcinek, kurwa, idzie.
Jezus Maria! No to było nieładne. Kurde, tak szybko jechaliśmy. Gdzie to koło? Ej, te gumy w ogóle się nie zużywają. Chyba przez te turbo tak się zużywają gumeczki. Jedziemy. Już, dupa, już po tym. A ja dopiero w dupie jestem. Dopiero 27 km. Już pozamiatane. Lecaje, dawaj na koniec tęczy, kurwa. Skarbiec znajdziemy. Znowu zaczynam pijać samochodem. A jedzony jestem, ta jedzony, możemy jechać dalej. Ale jest możliwość dojechania szybko, naprawdę. Zobaczcie, żebyśmy na początku nie bawili się tam w szukanie kół tego wszystkiego, to byśmy mogli dojechać spokojnie. Dawaj od mowa. Jezu! Kieruj, Andrzej, kieruj! Tam za prędkość jest. Nie po skamienia, człowieku, zaraz pewnie się rozjebiesz. A my jedziemy dalej. I komputer zdziwiony, czemu on nie zbiera rzeczy? System nie wie, o co chodzi, dlaczego ja nie zatrzymuję się i nie zbieram. A my jedziemy dalej, bo gumeczki nie pękają. Właśnie jakoś nocy nie było, nie? Patrzcie, teraz dopiero idzie chyba. 35 km prawie. Ale słabo. Bardzo słabo. Da się jechać po nocy? Da się. Kurde, w piątek jakoś tak nie było widać w ogóle drogi. A teraz się da jechać. Zaraz, dojedziemy. Na tamtym CPN-ie musiałem zginąć, bo to niemożliwe, że ktoś zrobił 500 km. Adi, 5 zł. A nas kosmici dopadnie. Majster rekord możesz pobić montując V8 do początkowego auta. Tak? Adi, o kurwa, i to nie wiedziałem. A tam jest chyba mały bug. Tamtym. Ja nie myślałem, że tak. Ale może to być naprawdę sposób. MALIN i AKK24. Idziemy. Miota nim jak szatan wyśmiechnięta buźka gazu w podlocz, to się panewki uleza. Malinka! No i spojrzałem, i o, i co teraz? Bardzo dziękuję za to, jak to pozdrawiam. Żebym się wyjebał, ale chyba nic nie podpadało. Nie jedzie, nie! Coś pan zrobił, kurwa! A jest kółeczko, dobra. Dwóch kółek nie mam. Nie! A tak ładnie szło. I co teraz? Kurwa, i co teraz? Coś pan, kurwa, zrobił. Spojrzałem się, chciałem przeczytać i dupo. I pozamiatane, od nowa trzeba grać. Już 32 minuty, holy shit. I jeszcze 10 km. No tak. Ej, 10 km tylko. Kurwa, gdzie to koło jest? Dobra, weź to. I jedziemy, może tak pójdzie. Idzie. Może zaraz pod kanto dojdzie coś. Było koło, nie widziałem koła. Jedno zamontowałem, a drugie. Ej, idzie bez koła jednego. Samochód na tył napęd, ja na przód koła założyłem i kurwa idzie, ba. Wojtek, dobrze idzie. Siemanko, wam to nie ten live, ale proszę tylko o rozgłos tego, co się dzieje u mamypomadam.pl. Dziękuję wielkie. Bardzo dziękuję za najta, panie Wojtku, pozdrawiam. Ej, papę z koła, mam zapierdalać. No to było... Znowu mnie koło odpadło. To specjalnie tak robią, kurwa, jedziesz i nagle słup przed tobą. Może tu jest kółeczka gdzieś? Nie ma. Nie ma. Maska. Turbo jest. Nie ma koła? Kurwa, nie ma koła. V8 leży, a koła nie ma. Biegniaczej! Czas to pieniądz, kurwa. Teraz będą gumeczki pękać, bo turbinę mamy. 35 minut, ale lipa. Zobaczcie, jak łatwo teraz już dojechać do końca tej gry w ogóle. Ładujemy się w niech, ładuj. Była, kurwa. Była. W sumie mogłem potem ominąć ich i też by było dobrze. Nic nie potrzebujemy, jedziemy bez jednego koła. Jeszcze tylko 5 km. Nawet tak nie ściąga. Kto mnie walnął? No teraz chyba gumeczka pękła. Kurwa, przy samym końcu gry. Ej, w ogóle nie hamuje nic. Wracamy się tutaj z tej samochodu. Jest kółeczko. Kurwa, hamuj, co ty robisz? Oby cię, kurwa, ręcznie już zaciągłem chyba. Ty na ręcznie zaciągnie. Nie mam drążka ręcznego i dlatego tak jedzie.
Nie, to ciężko jest dojechać do końca gry. Shoot pęk, bijuć. Jeszcze jedno koło chyba ma, czy nie? Jest jeszcze jedno. Co tu leży? Światło nas nie interesuje. Ręczny. Ciekawe, czy jeszcze paliwo jest. 4,5 litra paliwa! Niemożliwe, kurwa! Nie ma skąd wziąć. Co to leży? Akumulator? Ej, to jest mój akumulator chyba. Nie mam paliwa, trzeba jechać szybko. Nie starczy nam paliwa. Nie starczy paliwa nam. Chyba turbo żeśmy zgubili, bo coś słabo idzie. Ja chyba się rozbuja. Ej, dojeżdżamy. Czemu się tak rozbujał? Zaraz się rozpierdolę. Kurde, żeśmy jeszcze do tego CPN-u jechali, żeby zatankować. Coś jest. Samochód nas interesuje. Paliwa nie ma. Paliwa nie ma. Ręczny, kurwa, ręczny. Otwieraj to gówno. Paliwa nie ma, kółeczko jedno zabieram ze sobą. Jezu, 196 jestem. Paliwo. O Jezu, tu było koło tego. Jest tu gdzieś paliwo? Proszę, niech to będzie paliwo. Petrol 96,9. Kurwa, nie ma. Nie ma benzyny. Nie ma benzyny. Nie, niemożliwe. Same koła, nie ma benzyny. Podaż, nie masz paliwa. Może kurwa, starczy nam jeszcze kawałek przejechać. Jeden litr został. Nie ma jak nalać w ogóle. Ej, ale ja pamiętam, że sikałem i też jechał. Pokaż mi to, bierz to, kurwa, lej to. Tu jest coś. Jest! Dobra, jedziemy, jesteśmy w grze jeszcze. Na pompce są bańki. Ej, teraz ci te kosmici nas dopadną? Trzeba wyrzucić to. Gdzie są na półce bańki? A na górze są, dobra. Woda, kurwa, woda tam jest. A do chłodnicy możemy nalać. Ja to czuję, że pewnie chłodnicy już nie ma. Jest. Ale, on może... Kurwa, co ty coś zrobił? Bilej. Dobra. Może szybciej będzie jechał. Jedziemy. I mówicie, że teraz nas kosmici dopadli? Tamtym razem? Ile oleju jest? Jest oleju. Czy nie zatrzymujemy się, tu dopierdalamy dalej. 40 minut jechałem. Napisie. A tam było picia? Nie było picia. Kosmity w nocy lecą? Ej, ale tam nie było picia w tym. Teraz chyba będzie CPN, tu gdzie nas ktoś tam dopadł, albo paleta nas zabiła, albo kosmici nas dopadli. Co się stało? Kurwa, co to było? Get out, Meister, get out! Gumeczka pękła i z przodu i z tyłu, ale kurwa, oszustwo. Ja pierdolę. Weź te turbo wyjeb. Przez te turbo tak gumy pękają, mam wrażenie. Jak turba nie ma, to normalnie jeździ. Może tyle opony, że nabrał. Tu zginęliśmy chyba, nie? Czy mi się wydaje? Wróćcie mu brzuchu. Picie, picie, picie. Nie ma nic. Jakaś tuba lata, co to lata? Nie ma nic. Trzeba szybko jechać. Kurwa, na co cię chyba? 5 złotych. Napij się, będę kurwao. Ale czego mam się napić? Stefan, pozdrawiam. Trzeba szybko jechać, budka telefoniczna będzie. Tam nie są napoje. A może siuśku się mogę napić jeszcze. Budka telefoniczna zaraz powinna być. Kurwa, znowu skacze cały samochód. Budka telefoniczna, Andrzej mój. Tam się coś świeci daleko. Nie jest budka. Co to kurwa? A, to jest ten. Tu może coś być. Hamuj! Koło mi odpadło chyba. Wodę z baniaka pij. 5 złotych. Tego niebieskiego. Można pić? Nie można chyba pić. Ja pierdolę, nie ma picia w ogóle. Pani Sonek, 5 złotych. Wodę z baniaka możesz pić. Tak? Nie ma. A myślałem, że nie mogę. Ja próbowałem kiedyś z baniaka pić i nie mogłem. Kurwa mać. Zginiemy. Można wejść na górę? Nie można. O, jest baniak. Przecież się płaknął. Pij pan, kurwa. Jak pić? Co trzeba wcisnąć? Nie można pić. O Jezu, wylewasz. Kurwa, wylewasz, idioto.
No jak to pić? Przecież chyba tak. Piącze! Bizuć kurwa, zatruty je. Dobra, trochę się napił. Dawaj siuśków troszkę. Do góry sikaj pa. Mocem kurwa, mocem, Andrzeju. Dobra, jedziemy dalej, może przeżyjemy. Może przeżyjemy. Pij z chłopnicy. Cicho, dobrze jest. Jeszcze żyjemy. Może teraz będzie jakiś CPM. Hamuj, kurwa. Pić. Może coś tu jest. Rureczka. Piwo jest. Pipa. Ale już i głodny się zrobił. Nie ma jakiejś konserwy? Nie ma. W samochodzie? Nie ma. Idzie szkoły na razie czego. Telefon dzwoni. Pokaż. Halo, kurwa. Zaraz byłem jeden. Będzie pierdoli. A i odebraliśmy, kurwa. O, lampeczka. Kosmity chyba pierdoliły. Co się dzieje? Chyba idziemy. O nie. Chyba zginiemy teraz. Nie. Nie. Bokiem. Co mi tam się przydało? Szybciej. Jedź. Ej, dobrze jest. Budyneczek jest jakiś. Stajemy tu? Co to się kurwa? Ej, chyba, że mnie zdążył uciec. Gorsze miejsce mam niż miałem. Kurwa, 850 sieci. Ej. Dopadli nas chyba. Jak tutaj zrobił 500 km, to nie wiem. Chyba nas kosmity dorwały naprawdę. A pokazywał 194 miejsca, no tak. Ej, ale niemożliwe, no bo ktoś przejechał 500 km w tej grze. Nie, tam jakiś oszukany jest. I patrzcie, tu mam, że nie przejechałem 50 km. A może tą noc, co nas kosmici łapią, to powinienem w budynku jakimś spędzić. Pokazywał, że musiałem się napić? A jak gra, że demo, wiem, że to demo jest. Ale zobaczcie, no nie zaliczyłem 50 km. Tutaj spędzenie nocy gdzieś tam zaliczyłem, a 50 km nie. Nie wiem, o co tu kurwa chodzi. Gra demo i kurwa grać nie umiem. Kosmity namierzyły. Koniec dema. Niemożliwe, no bo zobaczcie, przechodzę do rankingu. Ranking. 514 km, pierwsze miejsce. A ja zrobiłem 57. Na tym polega demo, żeby wkurwić. No, zobaczcie. Najmniej kilometrów żeśmy zrobili ze wszystkich ludzi. 83 km najmniej jest. Setne miejsce. Może najpierw trzeba przeczytać instrukcję. No tak, żebym nie przeczytał tylko gra, bo tak. Trzeba było jechać, naprawdę tak jechać, nie zatrzymując się. Za dużo czasu spędziliśmy przy tych zombiakach, żeby te koło kurwa znaleźć, kierownicę. Ale jeszcze nie ma tej gry całej, pełnej wersji. 63% w grze odblokowałem. Tak mi wyświetla tutaj. Czyli coś źle mi poszło. Strona sklepu. Tej gry jeszcze nie ma, to jest demo. Wkrótce będzie. Dobra, dodajmy to do listy sieci. Jak to dodać? Nie mogę. Zagrałem jeszcze raz. Nie wiem, ja mogę zagrać, aż późno jest. Próbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy na samym początku dostaniemy samochód od razu z silnikiem, takim V8. I może się uda. Może się uda. Dobra, startujemy. I może spędzić noc coś tam, to trzeba gdzieś tam się schować przed tymi kosmitami. Engine olej, wypierdol to. Lejpa. Dużo nie trzeba, zamykaj. Tu jest, jest. To wyrzuć, beczkę wiesz, spaliłem. Wyrzuć. Jakim cudem tam ta beczka nam spierdzi? 18 litrów to jest. Mało, 50 litrów. Ona takim czymś dużo czasu się marnuje. Może powinno się jechać od razu. Jeszcze kurwa beczki nie muszę włożyć. Dobra. Mamy. Tu mamy ile? 8 litrów, wieś. Tankujemy. Weź pan trawę do bagażnika, ale z tej dużej butli nie można pić. Musisz lać na twarz i więcej się wylewa niż pijesz. Ale jak będzie, to zabierzemy. Jest jeszcze gdzieś petrol? Tu jest, 80 litrów. Podkorek, kurwa! Mamy podkorejeczek, tu możemy sobie otworzyć i weźmy wodę, jak jest. Jest woda? Woda i benzyna, dobra. Możemy sobie to wziąć. Kurde. Tu mamy co? Engine. Weź, bo może silnik któryś być pustawy. Tu mamy coś tam, weź. Tu mamy
Weź, tu mam. Dominik, 5 zł. Majster, powiedz Agacie, żeby mi zrobiła dzisiaj loda, a nie X. Dominiku, pozdrawiam. Sam pan sobie nie umie zrobić. Dominiku, pozdrawiam. Samemu takie rzeczy się robi. Ej, co jest grane? Czemu się nie rozpędza dalej? Rafałek, 5 zł. Panie Stasiu, chyba za wolno jechałeś, bo na tej planszy na końcu gry było napisane, że złapały cię kosmyty i że w pełnej wersji gry będziesz mógł się zemścić. Mogłeś, panie Stasiu, mnie zaprosić na live, bo ja jeżdżę. Może i tak, bardzo dziękuję za to, pozdrawiam. Za wolność jechały, może. Agata od szpagata, co? Szalony majonez, dobrze pan mówi, jeszcze nie takie rzeczy, żeśmy z Andrzej robiły. Już 3 minuty straciłem? Dobrze, dobrze, jedziemy. Dobrze jest. Żeby znaleźć teraz samochód silnik V8, to nawet może i w ten byśmy wsadzili po prostu i próbowali jechać tym. Może nie będzie rzucał jak w The Long Drive. Myślałem, że w ogóle tu silnik to będzie rzucał na boki albo coś. Zaraz zobaczymy. Raz montowaliśmy chyba takiego. Ale nie pamiętam. Czy on tak wolno jechał jak ten? I pan idzie w przeciąg. Dobrze, ja zaraz założymy kurwa tutaj silniczek. Zaraz powinien być jakiś budyneczek albo samochód najpierw, nie pamiętam. Nic nie ma. Co jest kurwa? V8 się nie mieści do tej budy? Wydaje mi się, że montowaliśmy tutaj. Ale nie wiem, czy nie rzucało go na boki. Zaraz zamontujemy, zaczynamy. W każdym razie 5 minuta, 5 km. O, stoi samochód. Jakiś. Żeby silnik leział. I tylko silniczek przełożymy. A kurwa, gruz pier. Dolony. Nie ma silnika. Nie ma nic. Akumulator. Siedzenie. Dobra, jedź pan dalej. Szkoda czasu. Jedziemy dalej. Zmieniaj, kurwa. Bo nie ma siły. Jedzie jak moja chujabuza, kurwa. Znaczy na czas. To nie jest na czas, ale jeśli przejedziesz o krótkim czasie, to się pojawisz tam w rankingu, nie? Kurwa, będę tak zatrzymywał się do każdego gruza, nie ma silnika. Pieprzony. Nie, najlepiej chyba w tych budynkach, bo zawsze tam jakieś coś leży. Jedziesz pan jak prymityw. No troszkę jak dużym Fiatem, nie? 125. Dobra, mamy ten garaż. Może tu będzie coś. Dajcie mi silnik. Tu nie było. Nie ma. Nie ma, turbo jest. Turbo możemy zabrać. Nie ma silnika. Ale kurwa, oszukany teraz jest. Może za garażem. Biegnij. Nie ma. Już 8 minut. Ja pierdolę. Co to za dźwięki są? Coś mnie goni? Kurwa, jakieś UFO ci naprawdę? Jak? Śnieg pada. Zima idzie. Miałem DPF. Zapchany. Miałem odpalić, znaczy miałem bić rekordy, a to widzicie jak się bije rekord. O Jezu, przed nami zamarza wszystko. Szybciej. Ej, czuję się jakbym spierdalał w tym. Ten film taki katastroficzny co był. Co taki mróz szedł i zamrażał wszystko. O, tu bym się napił albo zjadł coś. No 10 minut, kurwa, 7 km. Zmieniam bieg. Idioto. Tylko cały czas. Idą święta, to cały czas. Tutaj jedynie co paliwo, ale na chuj nam paliwo. A, picie jedzenie. Picie jedzenie możemy wziąć jeszcze. Pokaż nam, mamy paliwo, mamy. Dobra, niech spadają z paliwem. Tu trzeba zjeść i się napić. Kurwa, wziąć to. I siusiamy. I jemy. I możemy wziąć jedną puszkę i spierdolamy z tym. A na jakieś oświetlenie nie mamy. Kurwa, silnik się zaciera. 4 picia, 2 konserwy. Kurde, znowu przeczytałem się. Spojrzałem tylko na komentarze i już leżę na słupie. 2 koła straciłem, a tu tylko jedno jest. A nie, jedno straciłem. Konserwy wiesz, bo. Kurwa. Ale zimno, ja w koszulce, w pierdolce. Żonobice. 12 minut, 8 km. Słabo. Nie no, już dupa, już jest po grze. To trzeba od razu na samym początku znaleźć V8.
bo inaczej takie przygody, kurde, się przechodzi. Jest silnik? Nie ma. Nie ma silnika. I pan Borygo. No i kurde, dopiero 10 km, a 13 minut już jedziemy. Nie, tam porażka. Porażka. Wysłał się, nie da rady. To też mi się tak wydaje, to trzeba na samym początku znaleźć fałsza. O, teraz się czuję, jakbym jechał moim motorem. Nie za szybko, tak akurat. Tam nie był budyneczek? Długa prosta. Gaz tam był? 15 minut, 13 km. Czyli będę miał 26 km. 26 km będę miał, jak? Jest tu silnik, nie ma silnika, kurwa, co za gra jebana. Nie daje w ogóle. Machająca dłoń, jakie masz plany co do nowych odcinków serwisu ACO? Pozdrów Paulinę i Majkę głosem Rafałka. Na 190, pozdrawiam Majkę i Paulinę. Pozdrawianka Rafałka. Powiedz mi, mam tylko nagrywać. Nie ma jak. Nie, już jest jebany. Już jest pogrzebany. W ogóle nam nie daje tego silnika V8. Tak. Ale chodź pan grę. Kurwa. Nie, tam bez sensu. To jak na początku nie dostaniecie kurwa silnika, to dupa jest z tym. O kant dupy potłuc. Naprawdę. Na początku jak dostaniecie kurwa ten silnik, to jest jak jechać, a tak to się toczycie. Jeszcze nie wiem, czy nie zamontowałem tej turbiny i dlatego mi nie dawał potem silnika. Że tak może być system zrobiony. Kuś to grono drzeń. Kurwa, pęcherz mi ciśnie. Zakończymy, może być silnik. No weź pan kurwa. Jajca zaciskał, żeby ciśnienie puściło. Teraz się rozwali. Zaraz wracam, muszę iść kurwa siku. Joś, pewnie go na dwójkę poszedł. Kurwa. Dwójka jak nic. Nie, tam poszedł 65 odpalać. Kurwa, negusy.
Ojszczany hibel. Wyś mnie ulica ze swój synu. Pulokę też, a nie mi tu serem spod napleta spiesz jak ściągasz galoty. Stary i pomarszczony. Spokojnie, teraz takim się smarujesz pan. I będzie chodził. Ciebie żół. Wielchowaj to zakupę, siedział do końca, no ta. Albo póki ptasiek, że tak powiem, flaczały wsadzić butelkę, póki się zmieści. Pozdro od Mateusza, że będę do 6, to moment, powiedz głosem Rafałka, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Matthew, pozdrawiam Wiolkę. Do 6 to moment, co? A to teraz wiem, jak są takie różne akcje w telewizji, że lekarze mówią, że pojechali do kogoś, jak ktoś miał założoną butelkę na ptaka albo coś. Teraz wiem dlaczego, kurwa, pewnie gość streamował, nie chciał iść kurwa się tylko. Bo był taki program na jakimś kanale, pamiętam, że był taki program, co były takie dziwne akcje, że ktoś tam coś, łożysko założył sobie na ptaka, czy tam dziewczyna coś sadziła i potem operację miała, czy coś tam. I to się, dlaczego tak się kurwa dzieje? Jaja na tryty. Jak w stanie też się zmieścić. No, oglądał się. Nie, był taki program, nie pamiętam jak się nazywał. Ale to było na tych Discovery, czy Discovery, to na Discovery były. Czy TLC? Nie, kurwa, nie pamiętam, ale był taki kanał. Ale do dzisiaj jest taki kanał, gdzie przychodzą do programu, stają gdzieś za jakąś kotarami, tam ileś osób, gołe baby na przykład, stają za kotarami i facet staje tutaj i se wybiera. I tak podnoszą kotary coraz wyżej, najpierw nogi, potem bliżej, potem jeszcze bliżej. A na samym końcu czy cię interesuje twarz i se wybierasz. I kurwa, że się ludzie zgłaszają tego czegoś. Jeden przyjdzie z giwerą do kolan, drugi przyjdzie taki... I tam nie wstydzą się, wyjebane jajca mają na wszystko, kurwa. Nie pamiętam, jak ten program się nazywał. Bardzo dziękuję. Serwero, pozdrawionka. Jak mi pan z beczki. Gra się bardzo. Magia na gości, to właśnie magia na gość. I nawet Polska jest. Nawet też polskie, kurwa, osoby się zgłaszają. Boże drogi, Sodoma Gomora, kurwa. Słyszałem, że z tą mandatem mają być większe, na dziura budzie towa. Kurwa, syny. Przestaję oglądać tylko to po. A to nie oglądam, tylko wiesz, przerzucam. Ja zazwyczaj HGTV oglądam HGTV, tam o budownictwie jest, o jakichś tam pierdołach. Jak sprzedają domy, kupują domy, takie kurwa rzeczy oglądam nieraz. Potem jak już tam się skończy, no to przerzucam na Focus TV, chyba to jest. I tam rolnicy z Podlasia, ale sobie oglądam. O, widziałeś? Tam jak na wojnie. Ale co, serwero? Bardzo dziękuję za to, że dojdzie, pozdrawiam. A, ten świetnik. Masz pa. Dobra, przeczytam. Ale co to tam? Zawsze chciałem cię zapytać, a co mnie? A się zapytaj, czy takie rzeczy pan robi. Nagły wzrost w sprawie gazu, już nie będziemy jeździć na ruskim, tylko na drości specjalistycznym. Wszystko jest takie specjalistyczne, jak i moje kurwa roboty. Ale skąd wiesz o takich kanałach, widać po live oglądasz. Ja zazwyczaj siedzę, oglądam do trzeciej w nocy, nie? I tak przełączam po tych kanałach, no i się trafia te kurwa te głupoty. Głupoty, no bo ktoś normalnie by się nie zgłosił, żeby cię kamerami twojej jajca kurwa z bliska pokazywali, potem twoją mordę, a potem idziesz ulicą, patrz na ten, z tymi jajcami małymi, to ten. Przyfuncie, mogę zdjęcie, kurwa, switfocie na Instagram. Jajca po kolana. Trzecia w nocy godzina duchów. Nie, no teraz powiem wam, że już tak bardziej wyjebane jajca mam na takie, staram się nie zauważać anomalii różnych, staram się nie zauważać. Jakoś już mnie nie zauważam anomalii. Więc kiedyś jak poglądałem horrory, to się bałem kurwa i w ogóle w nocy, nie? Teraz już tak mam wywalone na to. I tak jestem już stary, więc to się może stać. Aczkolwiek lepiej nie wywołać wilka z lasu. Zaczną szklanki latać po kuchni, kurwa, to się pan obsesz. Nią wrócił, co? Bandziorek, pozdrawiam. A że z rolników z Podlasia bierze przykład też, jak to właśnie robić na pierdolę. Ej, on po jakiejś tam szkole, z technikum, czy po... Jakąś szkołę ma. Nie pamiętam już jaką. Z czego teraz będzie odcinek? Karolu. Grzebałem, próbowałem naprawić E65 silnik, żeby zaczął normalnie pracować. Kurwa, nie udało mi się. Podłączałem wszystkie te różne kostki z łączki, sprawdzałem. Nie wiem, o co chodzi. Teraz podepnę się laptopem, zobaczę, może się kurwa uda poresetować te wszystkie ustawienia. Dwie lewe ręce. Macie to z paczkami. Bartula 29, jak to? Nie dostałeś, pan? Jako pan masz szafkę narzędziową w garażu z Neo, pamiętasz może jej cenę, czy jak polecasz? Szafka zarąbista. Kurwa, nie pamiętam, jaki to jest model i ile kosztowała. Nie pamiętam. Tylko żeś klucze, żebym pomieszał, pogubiłem i chuj, gdzie są. W każdym razie fajna sprawa z taką szafeczką, tylko miałem sobie nią podjeżdżać pod różne kurwa naprawy, a wertepy mam takie kurwa w garażu, że ciężko było ją wyciągnąć. Majster trzeciej w nocy fiołki ogląda tak, żeby kundzia nie widziała. Nie mam kanałów takich. Nie mam. Jedyny kanał to właśnie ten kanał, co tam z fujarami stoją i wybierasz ty. Tą fujarę chcesz i to. Kurwa. Niesamowite to jest. Ludzie już nie mają zero wstydu, kurwa. Idzie z jajtami wywalonymi. Myślałem, że się komputer zawiesił, a ta muzyka się skończyła. Mówi, kurwa, zawiesił się komputer. Jaka chujabuza, dobrze chodzi, kurwa maszyna. Spróbuję teraz gumeczkę spalić, zobaczymy, czy
Będzie paliło. Ale myślę, że będzie paliło. Majster, takie czapki, co masz, można by w Łatku kupić za 150 zł? Niemożliwe. Po 15 zł na Allegro są. Ej, po 15 zł, chyba po 13, 40 coś kupowałem na Allegro od jakiegoś Chińczyka czy od kogoś tam. Czy mnie nagrywa serwisu Stasia, bo tak jakoś kurwa nie miałem jak. Dokładnie, majster, to stary fanatyk PiSu, to jego jedyna wada, a tak to całkiem dobry dzieciak. Trzyma jak pozdrowionka. Ludzie za pieniądze gorsze rzeczy robią w telewizji. Nie, no ale to już takie jest kurwa poniżające, nie? Znaczy... No nie wiem, no to są takie kurwa intymne rzeczy, których się raczej nie powinno pokazywać. No niedługo to powinni program zrobić, kto lepszy w łóżku, nie? I nagrywać kurwa, i telewizja powinna to pokazywać. Cześć, majster. Powiedz głosem Stasia, że jak Kasper Driver z Nocnych Lotów nie przestanie łapać ją, to kurwa wylewasz. Kurwo! Kurwa zajedź, pozdrawiam! Kasper! Driver z Nocnych Lotów! Jak nie przestajesz łapać mandatów, to kurwa z Gobowca przypierdolę. Ja się kurwa po nocach i szaleję. Głopaty w głowie, a warsztat kurwa nie posiądamy. A filmów porno to nie ma. Nie, ja nie mam takich rzeczy. To chyba gorsze niż pokazanie się na Gulasa. Gorsze. Znaczy zależy, wiesz pan, bo jak w filmach porno i... Jak... Już? No to wtedy jest, wiesz, porażka, nie? O mój Boże, dobra, o czym my w ogóle rozmawiamy? Kurde, ja najbardziej uwielbiam polskie filmy. W polskich filmach to jest taki burdel. Tak nas przedstawiają za takich prymitywów, kurwa, i... Jak to robimy, jak to kurwa się odbywa, że... Nie wiem, co ci reżyserzy, kurwa. Zobaczcie, w Ameryce jak pokazują? To też widziałem. Bardzo ciekawe za dodajta. No właśnie, też to widziałem, że tam chodzą po tych plażach, kurwa, i tam pająki to wszystko, a te zgomi tu pamiętają. To też to widziałem, ale nie oglądam tego. W każdym razie, zobaczcie, zagraniczne filmy, jak przedstawiają konsumpcję mężczyzny i kobiety. Wszystko ładnie, świece, wszystko pięknie, kurwa, i... W Polsce przedstawiają, kurwa, króliki, kurwa. I to ich śmieszy, to są komedie, to zajebiste, tak w Polsce się dzieje, tak facet do kobity podchodzi. Kurwa, ja nie wiem, co za reżyserzy to nagrywają takie rzeczy, takie sceny i w ogóle. Czemu nie nagrywają jak z zagranicy, tak wszystko pięknie, przy świecach, kurwa, romantycznie i w ogóle? Tylko takie kurwa gówno, jakby pies kurwa z kotem się... Naprawdę, to jest tragedia. Zobaczcie te jakieś tam, te polskie kurwa, takie typowe firmy o tych policjantach, to była... Co to było kurwa? Drogówka. No to... Boże. Ale to nie, już nie chodzi o drogówkę, to wszystkie tak kurwa nagrywają, takie dziadostwo robią. Pokazują z Polaków takich gówno bydło. I słuchaj, cylinder to nie je, bo zaczyna trzeć po od 10 do 15 sek, gdy pompa oleju już tłoczy, olej może ślizgi, źle założyłeś i łańcuch trze, oblok tarza się ze śmiechu, kufel piwa. Nie, to skrzynia kurwa trze. Uważam, że pompa w skrzyni, pompa oleju, że była dognieciona i teraz się wygięła, czy albo nie pompuje oleju, albo wydaje mi się, że tam w skrzyni to się zjebało i silnik powinien chodzić normalnie. Wiecie, ta drogówka to jest taki mój przykład, nie? Ale wszystkie polskie filmy są takie chamskie, takie jest, nie jest pokazane na zasadzie takiej miłości, tylko takiego kurwa bydła jebiącego się gdzieś tam kurwa po krzakach i w ogóle, nie? Polskie filmy takie są. Tak nas pokazują, kurwa, za granicą. Jeżdżą na te, kurwa, różne te... żeby zdobywać te, kurwa, pucharki, nie pucharki. Pokazują takie gówno, że Polacy takie, kurwa, dziadostwo. Oj, właśnie. O kurwa. Państwa, kupujemy BWM35 z USA. Płynie do mnie, co? I dobrze, nie chodzi. Macie, skąd jesteś, jakie województwo? Ja to jestem mazowiecki, ja jestem centrum Polski, panie. Nie, centrum Polski jest Łódź, nie Łódź. Ktoś pisał o dystansie przy rozruszniku w komentarzach pod filmik. Jak dystansie? Ja tam nic nie grzebałem, nic nie zmieniłem. Jeden kabelek odłączyłem od rozrusznika, podłączyłem go z powrotem. Jedynie no co to mógł się skrzywić ten
Ale to nie rozrusznik trze. Razer 10 zł. Majster AW E65 patrzyłeś rozrusznik? To wycie to brzmi jakby Bendix ci nie odbijał po prostu. Rozrusznik chodzi cały czas z silnikiem. Razer, bardzo ci dziękuję za przygodę i tam pozdrawiam. Kurwa. Nie patrzyłem. Wydaje mi się, że wytrze się najwyżej, być odbijał z powrotem. W każdym razie najgorsze to jest to, że silnik nie pracuje stabilnie. Tak jakby kurwa któreś gary nie chodziły. I to muszę teraz naprawić, żeby normalnie zaczął silnik pracować, no bo to niemożliwe, żebym kurwa rozrząd źle ustawił. To coś musi być z elektroniką. Jakbym nawet zjebał cylindry, to by ciągnął olej i by chodził normalnie. To nie, nie ma, że zerowe ciśnienie na cylindrach. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nawet na najbardziej złachanym silniku odpalisz. Znaczy, dobrze mówiłem, będzie... że nie cylindry, ma się ucho. Kabum. Damian B, pozdrawionka. Na najbardziej złachanym cylindrze odpalisz, on będzie ciągnął olej, będzie słaby, ale będzie chodził. Normalnie będzie chodził. No już musi być naprawdę zjebany totalnie, no to wtedy może kurwa tam jakiś przerywać i w ogóle. Ale to już by musiał w ogóle kompresji kurwa prawie nie mieć. Proszę bardzo. Lewe powietrze właśnie wszędzie wszystko uszczelniłem. Więc jutro się pojawi pewnie filmik, który nagrywałem i już zacząłem sklejać. I próbowałem właśnie... Myślałem, że to taka kosteczka, ale to nie, w końcu nie ta kosteczka jest. Jakiś max z tego motorku. Jeszcze nie jechałem maxem. Ale do 107 już tam rozpędziłem go, no ale jest... Niby powinno się 500 km grzecznie jeździć, do 50. Coś z wężykami źle podłączyłeś. Maniek, nie, to jest coś z elektroniką. Może być, Majster, że to jest. Nie pokazują regulacja. Nas takich w filmach, tylko takie mamy społeczeństwo. Niestety naród wspaniały, tylko ludzie kurwy twarz z symbolami na ustach Polska schodzi na psy. Im większy debil, tym większy poklask, a debili naokoło w chuj. Maniek Grujec, no nie pierdziel, że. Tak się zachowujesz, kurwa, podczas takich rzeczy. No nie mów mi takich rzeczy. To tylko w filmach takie rzeczy się dzieją. Nie, no jest trochę gorzej teraz, nie? Że tak powiem, to wszystko się popierdoliło. Ale... Zajem. No nikt tak kurwa złotych. Się nie zachowuje. Majster, przez ciebie zacząłem drugi etat w warsztacie samochodowym. Szef ma na imię Stanisław. O! Jego mina bezcenna, gdy przyszedłem w koszulce donatora, P. Szczotkęś pan dostał? Zajec, pozdrawiam. Kurwa, ziemię sprzątał. Będzie film z Hayabuzy? Jak? Był filmik z Hayabuzy. Aczkolwiek to nie wiem, może coś tam jeszcze nagram. Na pewno nagram przypalanie gumeczki, bo sam jestem ciekaw, czy to da radę. Jak tak próbowałem, no to da radę, nie? Nawet nie musiałem strzelać ze sprzęgła, tylko tak powoli sobie puszczałem sprzęgło i gumeczką tam zaczynał piszczeć, ale strasznie brudzi, kurwa, kostkę. Więc na kostce tu raczej bym nie... Chyba nie będzie dymu, tylko będzie bardziej i pełno wiorów, kurwa, na ty. Jakaś ta gumeczka nie jest gumeczkowata. Ale w zakręty ładnie wchodzi, tak wiecie, no bokiem, można się kłaść. Nie żeby kolanem trzeć po ulicy, ale kładziesz się bokiem i wchodzi. Nie ma, że jakiś poślizg łapie. Nad górą. No nie, no każdy inaczej się bawi, nie, ale raczej nie w taki sposób, kurwa, tak jak pokazują to w telewizji, że... Co sądzisz o pracy lakiernika samochodowego? Bardzo to fajna robota,
Jedynie to no taka odpowiedzialna, no bo tam byle muchać się w pierdol i usiądzie i już dupa. Czy motor spali gumeczkę? Spali, bez problemu. Proaj. Płaza, dzięki za 100 lat z okazji urodzin. Rafi D, pozdrawiam. 100 lat. Łaza Pina Rossi. Czy nic co podmieniłem? Nic nie dał. Czy odepniesz go, czy podepniesz, chuj, tak samo chodzi. Chyba, że ten czujnik zwalony jest. Dobra, trzeba spierdalać, bo wystarczycie je. Z poboru, 5 zł. A na wszystkie gary nie chodzi, bo woda stoi w cylindrze u siebie w VR6. Wymieniałem świece w deszcz i potem kijowo chodził na weekend kumpel. Przychylał, wykręciliśmy świece, zakręciłem rozrusznikiem, jaka fontana zajebała, zdumiona twarz. Jak, to zaworami od razu wypycha. A już w ogóle jak odpali silnik, to już w ogóle... Tam jest takie ciśnienie, że nie może tam woda zostać. Łaza, pan silnik nie pracuje w trybie awaryjnym? Pewnie w awaryjnym. Bo się świeci, silnik miga. I dlatego chciałem impę podłączyć i pokasować trochę, poresetować te wanosy, kurwa, jakieś tam przepływki, bo przepływkę odłączam, chuj, tak samo chodzi, jakby była niepodłączona w ogóle. To jest moje ostatnie takie... Kurwa, on powinien normalnie chodzić. Ja nie mówię, żeby tam zajebiście, kurwa, było i równiutko, nie, ale powinien normalnie chodzić. Troszkę może tam oleju brać, ale powinien, kurwa, normalnie chodzić. Wódz WC, wspierające 19 miesięcy w pakiecie mini, bardzo dziękuję. Pozdrawiam twoją Madzie ze Szwecji. Puśko Nolica. O kurwa. Stasiek Siur, gdzie jest? O, to teraz żeś pan mi problem zrobił, bo nie wiem, gdzie jest. No, nie mogę znaleźć. Nie znajdę teraz. Jest. Ła, kurwa, nie chodzi. Wodza se, pozdrawionka. Przepięć, szczur. O, kurwa. O, widziałeś, kurwa? Jednego mniej. Napisałem, że może odpali, a nie pojedzie. Pyrlik, pierdolisz pan, jeździ. Do tyłu słabiej, ale do przodu chodzi luks. Barton nie ma ABS-u. Barton ma tak, że hamujesz tylnim i on ci hamuje i tylnim, i przednim. Od razu. To jest taki jego ABS. Nie wiem, jak się nazywa ten system, ale hamuje tylnim ostro, a przednim trochę lżej, nie? Że nie ma tak, że w poślizg przednim wpadniesz, tylko po prostu tylnie łapie poślizg. A przednie tylko szakal ci hamuje. 5 zł. Siema majster, na chuj piszesz, że live do 23, jak już mamy po 23, twarz ze łzami radości. No bo za późno, żem przyszedł. Twarz ze łzami radości. Szakal, bo że za późno przyszedł, ale w każdym razie kończymy. Teraz nie puka, ale trze. Już nie trze, już się wytarło. Już się wytarło, już tak nie trze. No ale silnik, mam wrażenie, że już tryb awaryjny, kurwa, co chwila. Firma Kogucik czeka. Co? Jaki Kogucik? Podmień czujnik. Podmieniłem, nic się nie zmieniło. To samo jest. Jutro wam pokażę. Waza piewnic z Hasioka, tak na koniec. I spadaj spać. Kończymy. Bardzo dziękuję, że posiedzieliście. Przepraszam, że się spóźniłem i że kończę. No, napisałem, że kończę 23, no ale się spóźniłem pół godziny.
Przepraszam. Następnym razem przyjdę wcześniej. Kończymy, uciekam. Dziękuję, że posiedzieliście, dziękuję, że pooglądaliście. Już sklejam filmik z kolejnym odcinkiem za 65, żeby ją reanimować, żeby silnik zaczął normalnie chodzić. Więc pewnie zawsze mówię, że jutro, a potem jest w środę, ale wydaje mi się, że jutro będzie, bo już zacząłem sklejać tak. No tak, tam dużo robot nie było. No i mam zamiar w tym tygodniu Staśka nagrać, ale czy mi się uda? Na 80% jestem nastawiony, że mi się uda, ale jak będzie w chuj gorąco i będą mi się wąsy odklejać, to jak pierdolne tymi kurwa ubraniami to... Barton ma CBS. A widzisz pan. Nadgodziny trzeba zrobić. Jak budowa idzie, no na razie stoi, no zalany strop już jest przygotowany do robienia dachu, że tak powiem, tymi styropianami i stoi na razie. Musisz zapuścić wąsa, nie, ja nie lubię takich rzeczy. Nie, to zaraz swędzi, kurwa. Dobra, słuchajcie, uciekam. Bardzo dziękuję, że pooglądaliście moje głupoty. Dziękuję, że posiedzieliście i dziękuję bardzo za tak duże donaty. Kuba, pisz pan adresik pod streamem. Łaza VIP małpa nad poczta.pl. Muszę mieć imię, nazwisko, numer telefonu, rozmiar koszulki, majster wyśle do ciebie gadżety. Będzie film za 65, będzie. Jutro się skleję filmik, wrzucę i spróbuję podłączyć tego laptopa na szybko. Już nie będę pokazywał tego tam, jak tam grzebię w tych kurwa impach i tam resetuję. Jak uda mi się odpalić, to dogram tę końcówkę jak odpaliło i dokleję do filmiku. Taki mam plan. A jak się kurwa nie uda, no to już sam nie wiem, o co chodzi. Niemożliwe, z rozrządem niemożliwe, żebym zjebał. Nie było opcji, kurwa, spierdolenia rozrządu. Także dziękuję za wszystko, dobranoc, do następnego, cześć. Nie było opcji zjebania rozrządu na karteonik. Chyba ziewałek jeden przekręciłem całkiem, ale nie było, bo kurwa zdjęcia robiłem. Przerwa. Kurwa mi będzie tańcował tutaj. Robić kurwa nie ma komu. No co, no co? We'll be right back.
przypierdolim z armaty, kurwa. Dawaj, kurwa. Pierdolim z armaty, Staśka, kurwa. Kurwa. Idą święta, to gorzały czas. Tu się łyknie kozła, fiknie szczęście w każdy w nas. Idę sobie dziś do Staśka budki, napijemy się. Po malutku, po cichutku, kurwa, z gwinta też pierdolnie się. Witam was bardzo serdecznie. Czy to jest jeden z tych odcinków, w którym zatuszenie sięgnie zenitu? Oczywiście, że tak. Czy to jest jeden z tych filmów, po którym będziemy prawdopodobnie czuć obrzydzenie do testowanych produktów? Możliwe. Tak jak widzicie, dzisiaj zajmiemy się pizzą. Zawsze chciałem nagrać taki film i mam tylko nadzieję, że te 1 370 000 ileś tysięcy ludzi, którzy subskrybują ten kanał, zawsze chcieli taki odcinek obejrzeć. Wiem, że tego jest sporo na YouTubie, ale... Kurde, no my tego nie robili. Ja z taką pizzą mam wspomnienia, dużo wspomnień. Kiedyś naprawdę lubiłem. Teraz dawno nie jadłem. Kupiliśmy trochę tego i ogólnie jest problem. Jest lipa. Jest... To wszystko wiesz, jak to jest u nas. Nie znamy w sumie do końca cen każdej z tych pizzy, bo... Po pierwsze, z dwóch sklepów pogubiłem paragony. W jednym sklepie paragon jest skonstruowany, że jest napisane pizza mrożona 9845379, więc nie mamy pewności, która ile kosztuje. Proponuję, żebyśmy dzisiaj się skupili na smaku. A ceny będą się wam wyświetlały po prostu na ekranie. Marta musi znaleźć teraz każdą pizzę w necie i tutaj po prostu napisać. Wszędzie starałem się brać pepperoni, to znaczy salami, ale nie zawsze się to udawało. Zresztą sami zobaczycie już później. Podzielimy ten film na dwie części. Zaczniemy sobie od pizzy taniej i... Tej pizzy nie salami, pizza familijna. Wiesz co to jest pizza familijna? Ja tego akurat nigdy nie jadłem. Jak lubię wszystkie te mrożone pizze, powiedzmy, znaczy lubię, no kiedyś często jadłem, sobie brałem, bo to była kwestia 6-7 zł i miałeś pizzę. Na familijną jakoś nigdy nie trafiłem, aż tak głęboko w tych zamrażarkach w sklepie nie grzebałem i po prostu nie trafiliśmy na siebie razem z familijną. Dlatego dzisiaj mam familijne aż 3 sztuki z różnych sklepów. Mamy familijną z Oszołoma, czyli z Oszą. I to jest chyba najtańsza prawdopodobnie. Marta, tutaj możesz powiedzieć widzom, czy tak jest, czy nie? Najtańsza chyba była z tego, co widziałem,
W Lidlu. Alfredo z Lidla, proszę Państwa, szynka pieczarki. Każda familijna ma szynkę pieczarki, tak? Zaczynamy, proszę Państwa, tą pizzową wojnę. Pierwszy pojedynek to jest pizza familijna z Biedry kontra pizza familijna z Lidla. Tutaj gdzieś wyświetlają się Wam teraz ceny. My skupimy się na smaku. Normalnie sobie człowieku kilogram pizzy bierzesz, ale ona coś około 11-12 zł kosztowała, tak, coś takiego. Więc cena jest oszałamiająco niska, jak na kilogram.